Cześć, drogi słuchaczu, witamy Ciebie w naszym podcaście Eteria Nieruchomości, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem biznesowym i mówimy tylko o tym, co faktycznie działa oraz przynosi efekty, o inwestycjach, rozwoju i możliwościach w nieruchomościach. Jeżeli to Cię interesuje i chcesz od życia czegoś więcej, to jesteś we właściwym miejscu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak znaleźć okazje inwestycyjne tylko sprawdzone sposoby. Z tej strony Cezary Nocula i zapraszam Ciebie do wysłuchania. Dzisiaj sobie poruszymy temat jak znaleźć tą magiczną okazję inwestycyjną, o której część ludzi jakby marzy wchodząc na rynek, żeby kupić 10, 20, 30% taniej niż to jakby się robi normalnie rynkowo-transakcyjne w danym okresie. No i poruszymy sobie takie kwestie, bo to nie jest takie jakby do, do końca, że to się jakby okazja się jakoś tam przytrafia. Okazja się nie przytrafia, okazja zdarza się tym, którzy są przygotowani, którzy pracują, i którzy jakby intencjonalnie jakby tego, tego oczekują od, od rynku. Że to im jakby przyjdzie, przyjdzie takowo, takowe inwestycje kupić. Większość ludzi poruszając po rynku, nawet bardzo długo, nigdy w życiu okazji nie spotkała i prawdopodobnie nie spotka. Po prostu trzeba mieć jakby to na uwadze, jeżeli my mamy już to skupienie, to te okazje do nas przyjdą. I na początku też sobie rozróżnimy, też nawiązując do odcinka ósmego. Gdzie rozmawialiśmy o typach klienta, jakie typy klientów w ogóle mogą generować nam okazje, którzy klienci chcą sprzedać, będą w stanie sprzedać nam nieruchomość taniej, to odsyłam Ciebie na początku najlepiej do tego odcinka ósmego o typach klienta. Teraz sobie zdefiniujmy na początku, czym jest okazja inwestycyjna. Bo też warto rozróżnić sobie, że inwestor, który kupuje na wynajem, to inaczej patrzy na okazję, a inwestor, który kupuje pod kupno, a następnie sprzedaż, no to też jakby inaczej sobie to liczy. Dla inwestora, który kupuje pod wynajem, liczy się to, za ile kupi i za ile to wynajmie i jaki procent jakby mu w ciągu roku to przyniesie. Kropka. Także są typy nieruchomości, które załóżmy im jest mniejszy metraż więcej pokoi to drożej takie coś wynajmiemy. Jak ktoś nie wiem, dzieli nieruchomość na dwie kawalerki to też to drożej wynajmie. Jak jest na mnie załóżmy jakieś 60 metrów nie do podziału, no to to powiedzmy pod wynajem się słabo nadaje, ale pod flipa, jak ktoś fajnie to wyremontuje jak najbardziej. Także tutaj w przypadku wynajmu kupno i wynajem i no i jakby jak łatwo będzie daną nieruchomość wynająć. W przypadku kupna i sprzedaży liczy się to za ile kupimy, za ile sprzedamy i płynność tej nieruchomości, czyli w jakim czasie będziemy mogli to sprzedać. Także okazja inwestycyjna w zależności dla kogo, ale na pewno jest to nieruchomość kupiona poniżej jej wartości rynkowej. I też jak określić wartość rynkową, to nie to, że poniżej tego, co jest w internecie, tylko poniżej realnej wartości, a jak wycenić, no to też macie odcinek drugi, też to szczegółowo omawiamy. Także jak już czymś sobie definiowaliśmy tą okazję, to teraz przejdziemy do tego, jak ją konkretnie znaleźć. Okazja, ja to nazywam, Wam taki podział okazji na jawne i ukryte. Jawne, czyli jakby definitywnie widać na pierwszy rzut oka, że to jest okazja, a ukryta, no, nie do końca, czasami trzeba nad nieruchomości nieruchomością troszkę popracować. Także najpierw sobie omówimy przykład sposobu, no, jak znaleźć okazję jawną. To jest najbardziej popularne i najbardziej oczywiste w internecie. Tylko też sobie omówimy, jakby jak takie okazje rzeczywiście można kupić. Bo to już jakby nie do końca jest takie, takie oczywiste. Jeżeli jest oferta już w dobrej cenie, ktoś wystawia w internecie, też komunikuje przez telefon, że chce szybko sprzedać, że ma jakiś długi wyjeżdżasz, czy cokolwiek, no to trzeba mieć to na uwadze, że teraz jest masa jakichś programów, którzy wyszukują takie okazje, wysyłają powiadomienia, masę doradców zwróci na to uwagę, masę jakichś innych klientów indywidualnych i tutaj poziom konkurencji jest ogromny. Poziom konkurencji jest ogromny. Dlatego, aby złowić sobie taką okazję z internetu, która już na pierwszy rzut oka wygląda całkiem nieźle, dodatkowo jest do jakichś tam negocjacji, no to kluczowy, kluczowych jest kilka, kilka rzeczy. Raz, żeby to szybko oszacować, wycenić, za ile możemy to kupić. Dwa, czas tutaj ma diametralne znaczenie. Czas zabija transakcję. Czasami zadzwonicie 20 minut później i już może być pozamiatane. No i też strategia. Strategia, moi drodzy, też jest tutaj kluczowa z tego względu, że tego typu tematy w internecie, o czym niewiele się mówi, czasami można już w cudzysłowie wygrać na poziomie telefonu. Na poziomie telefonu, czy już na poziomie rozmowy przez telefon, Porozumieć się w jakiś tam sposób z klientem. Bo latem się mówicie na prezentację, to może trwać ileś tam czasu, niekoniecznie ci ludzie mieszkają w tej nieruchomości, czy potrzebują gdzieś tam dojechać. No to już na poziomie telefonu można dużo, naprawdę dużo, 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 dużo zrobić. Także tutaj no, te okazje bardzo szybko znikają, bardzo duża jest konkurencja, i je, właśnie no moim zdaniem jedyną jakoś rozsądną strategią jest to albo już porozumieć się na poziomie telefonu. My nawet spotykaliśmy takie przypadki, że ktoś już jakby rezerwował nieruchomość przez telefon i nawet wpłacał komuś pieniądze. No to już jakby takie ostre przypadki. Ale też na poziomie telefonu często można się już porozumieć w jakiś tam sposób z klientem, zrekomendować. A wie pan, my to na pewno kupimy w tych i mniej więcej pieniądzach, tylko się spotkajmy, dogadajmy. Ale pan już nie dzwoni do pozostałych tych kupców, nie umawia się na razie. Najpierw zobaczmy, czy my się porozumiemy. Mamy gotówkę, chcemy kupić. Pytanie, żeby pan już nie tracił czasu i nerwów na innych. Czuję, że się porozumiemy. Mniej więcej tak się porozumieć ze stroną sprzedającą już na poziomie telefonu, to daje nam czasami ogromną, ogromną przewagę, i też im dłuższa jest ta rozmowa przez telefon, tym jakby większa szansa dla Was, z tego względu, że też w cudzysłowie blokujecie innych potencjalnych kupujących, żeby Wam jakby nie wchodzili w paradę. Także okazja jawna po prostu w internecie, jak się wyskakuje jest masa jakby programów wyszukujących oferty bezpośrednio inwestoro monitor czy masa innych co wam po prostu agreguje te wszystkie nieruchomości i możecie z jednego narzędzia przeglądać wszystkie bądź ustawić sobie powiadomienia także trochę tego jest no i tutaj się liczy po prostu sukcesywne codzienne szukanie przeglądanie reagowanie jak najszybciej no jest to dosyć jakby taka: jesteś no w sensie takim strażakiem, jakby na, na, na straży, bo przez tydzień, dwa może być nic, a nagle jakby jednego dnia wyskoczył dwie. To różnie bywa. Także tutaj to taka żmudna robota, ale się da znaleźć. Trzeba być szybkim, sprawnym, ale się da. Także to taka jawna, dosyć oczywista i podpowiedziałem trochę, jak tutaj trzeba działać, żeby w ogóle coś tam jakby wygrać. Druga rzecz jest okazja w internecie. Jest z tych rodzajów, ja to nazywam ukrytych. Ukrytych, czyli mamy taką sytuację, ja to nazywam kropla drąży skałę, a czas zbija cenę. Często się zdarza, że sprzedający chcą mocno sprzedać swoją nieruchomość i wyznaczają swoją cenę w oparciu o ceny ofertowe. Czyli to przeświadczenie, że skoro konkurencja wystawia powiedzmy za 12 tysięcy za metr swojej nieruchomości i że oni wystawią za 11,5, to już jest bardzo dobra okazja i na pewno dużo kupujących się do nich zgłosi i będą chcieli kupić tę nieruchomość, nawet się licytować. Mają takie przeświadczenie. Tymczasem rzeczywistość bywa taka, że realna cena. Tej nieruchomości, którą sprzedają, by wielu kupujących się zainteresowało, na przykład, na przykład by musiała być na poziomie 11 tysięcy za metr. A do sprzedaży realnie dochodzą takiej nieruchomości za 10,5. Jakby taka jest rzeczywistość, sprzedający ma co innego w głowie. I sprzedający, wystawiając za te 11,5, no sprzedaje miesiąc, drugi, trzeci, mija jeszcze tam czasu, a on, jego powód sprzedaży, jakby no jest taki, że on musi to sprzedać czas mija i czas zbija cenę. I potem może być taka sytuacja, że przychodzicie na nieruchomość, która jest wystawiona za 11,5 no i jakby odczekał już trochę czasu, byli jacyś tam klienci, coś tam się pytali, ale nikt jakby nie złożył oferty, także ta osoba, co sprzedaje ma przeświadczenie, że no ma raz na rynku, nic się nie sprzedaje i jest jakby no zdany na, już się będzie musiał łapać czegokolwiek no i wtedy jego elastyczność na Elastyczność na oferty jest dużo, dużo, dużo większa. I załóżmy, on wystawia za 11,5, a może się zgodzić, nie wiem, sprzedać nieruchomość za 9000 za metr. Tak? No bo już musi, już minę, minął jakby ten czas na wyduszio próbowanie sprzedaży. No i już, już po prostu nadchodzi czas sprzedaży. Też warto, żeby wykryć takiego klienta. To ważne jest przy spotkaniach czy na etapie rozmowy telefonicznej też to, co mówiłem jakby w odcinku 8, jaki to jest typ klienta, i zbadać jego potrzeby. Dlaczego on sprzedaje? Bo jeżeli załóżmy, on musi sprzedać daną nieruchomość i wyjeżdża za 6 miesięcy i to, to jest jego deadline, a wystawia, jakby mamy powiedzmy, grudzień, wystawia w grudniu za nierealną cenę, a wiemy, że musi sprzedać to do, do Maja, no to. Być może teraz nie sprzeda. Za dwa miesiące też nie, ale za 4-5 już będzie tak skłonny do rozmów, że to sprzeda naprawdę za, za, za interesujące nas pieniądze. Także te badanie potrzeb klienta jest tutaj też mega kluczowe, bo coś może nie wyglądać na okazję, jakby na pierwszy rzut oka, cena nie wiem, rynkowa, albo też zawyżona, ale okazuje się, że klient jakby nieświadomie trochę wystawił tą cenę i jest skłonny po czasie. Do bardzo dużych negocjacji. Kolejnym punktem są pośrednicy nieruchomości. Tu też warto sobie znaczyć, że pośrednicy nieruchomości też są na rynku, też są aktywni, też skanują rynek, to mogą Wam podrzucić okazję jawną bądź ukrytą, czyli jakby to, co mogliście zrobić sami, może zrobić to jakby za Was pośrednik, za oczywiście prowizję. Także, jakby to, to, on dociera do tych samych nieruchomości, co wy też możecie, jakby bezpośrednio. Tylko, no wiadomo, czasami posiennik jest szybszy. Akurat, jakby zajrzał do internetu, to i wtedy był po prostu w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Albo też, posiennicy często mają nieruchomości tak zwane z podlady. Z podlady, czyli takich, co nie ma w internecie, i szczerze mówiąc, no takie, jakby co dużo bardziej. Interesujące dla inwestora. No z tego względu, że nie ma tam konkurencji i pośrednich, tylko wyzwania po konkretnych klientach, którzy są zainteresowani zakupem. Także pośrednicy nieruchomości, jakby warto im konkretnie komunikować, jakby czego oczekujecie, że to musi być coś w poniżej rynkowej cenie, że wy szukacie kogoś, kto naprawdę chce sprzedać tą nieruchomość. Można opisać tego klienta. Że skłony albo do dużych negocjacji, albo musi chcieć sprzedać jakby w dobrej cenie, bo inaczej nie ma sensu tego po prostu oglądać. Też warto sobie znaczyć, że większość pośredników, a myślę, że jakieś 80, 80 czy nawet 90%, oni w ogóle jakby nie mają styczności z, z, z okazjami, chociaż też może warto sobie też podzielić pośrednicy też, co tak zwani sorcerzy, czyli oni stricte okazjami się zajmują. Także warto sobie tutaj, jakby te, te, te dwie grupy profesjonalistów poniekąd rozdzielić, bo pośrednik co do zasady powinien chcieć sprzedać klientowi jak najdrożej daną nieruchomość. No ale wiadomo, jak klient już musi sprzedać, no to powinien też zgodnie z etyką go przekonać do niższej ceny. Z tego względu, że jak nie sprzeda, to może mieć dużo gorsze, jakby konsekwencje, tak? No jak klient już musi, no to musi sprzedać, nie wiem, w tydzień, w miesiąc, no to jakby cena jakby no jest tutaj drugorzędna, bo czas dla niego jest ważniejszy i pośrednik powinien to jakby wychwycić i znaleźć inwestora i to, i to szybko sprzedać. Sorserzy się zajmują stricto zawodowo wyszukiwaniem tylko i wyłącznie okazji no i jakby z nimi też, też, też różnie bywa, warto sobie określić dać im komunikat czego konkretnie szukacie w, jakby ile to mniej więcej musi być poniżej rynku chociaż to też i żebyście sobie na przykładzie jednej, dwóch nieruchomości omówili konkretnie, co to jest dobra cena, żeby dany pośrednik, sorcerer, on wiedział, jakby z jakimi tematami potencjalnie do was dzwonić, albo dzwonić wtedy, gdy oni wiedzą, że dany klient jest naprawdę zmotywowany do sprzedaży i jakby ten argument gotówki, szybkości, rozwiązania jakiegoś tam problemu jest dla niego istotny. Profesjonaliści działający obok rynku nieruchomości. Prawnicy, remontowcy, ekipy opróżniające mieszkania, osoby od dezynfekcji, tego typu profesjonaliści, którzy stricto nie pracują jakby z klientami sprzedającymi nieruchomości, ale mają z nimi styczność, mniejszą lub większą, chociaż te grupy, co wymieniłem, to mają bardzo dużą styczność, tak? No bo ktoś dziedziczy mieszkanie, no to często je opróżnia. Ktoś ma, nie wiem, jakiś problem z, z karaluchami, no to już ma jakby dość danej nieruchomości, może zamówić ekipę, dezynfekcja, może potem chcieć to sprzedać. Ktoś otrzyma spadek, nie wiem, otrzymał spadek i ma trupa w mieszkaniu, tak? I zamawia ekipę w wynoszeniu trupów. Takie case y też, te, też mieliśmy. No i potem ta ekipa, jakby co, 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 co sobie tego trupa wynosi, to. Ma, jakby, pierwszą styczność z tym klientem, który daną nieruchomość sprzedaje, czy też prawnicy, którzy, no to, to klienci sami przychodzą, mają jakiś problem prawny, rozwodzą się, czy mają jakieś długi, czy, 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 czy też wierzytelności, i wtedy klient, jakby, to, to wtedy jest klient jeszcze, który nie jest w ogóle na rynku. Jeżeli macie relacje z takimi osobami profesjonalistami działającymi obok rynku nieruchomości, i macie z im konkretnie jakby z nimi jesteście dogadani, że no słuchaj, jeżeli podrzucimy jakiegoś klienta, no to chętnie się tobie odwdzięczne w ten i w ten sposób, taką i taką kwotą, żeby ich zachęcić, żeby przekazywali ten, ten kontakt bądź was polecali jako osoby, którzy pomogą w zakupie danej nieruchomości, bądź sprzedaży, i no to jest naprawdę świetny sposób. Już nieraz mieliśmy case'y, gdzie mamy zaprzyjaźnionego pana współdzielni, który jest z działu technicznego. No i chodzi po mieszkaniach, naprawia ludziom hydraulikę czy elektrykę. No, taki, taki pan złota rączka, który na osiedlu współdzielni pełni funkcje naprawcze. I on już nam podrzucił dwie, dwie okazje inwestycyjne, no bo u kogoś coś tam się zepsuło, on rozmawia z tymi ludźmi, ma bezpośrednią styczność z, z jakby z ludźmi, którzy posiadają nieruchomości. No i już nam dwie okazje podrzucił z tego względu, że on słyszał, że my coś tam szukamy. Akurat spotkał jakby klienta, który miał jakiś problem w nieruchomości, coś mu się lało, no i jakby wiadomo, jak ktoś Wchodzi do mieszkania, to często jakby tacy jakby fachowcy osiedlowi budują relacje z tymi ludźmi, pogaduszki, pogaduszki, od słowa do słowa, no i jakby oni wiedzą naprawdę bardzo, bardzo dużo. I tak jest jakby z każdą grupą społeczną. Też mieliśmy sytuację, że osoba, co robi dezynfekcję, czy jak są karaluchy, czy, czy, czy jakieś inne tego typu jakby robactwa. To też poszedł do klientki, która miała nieruchomość, ją wynajmowała, no i jakby co róż, te karaluchy jakby się pojawiały, no i w pewnym momencie już ją to przerosło, no i chciała daną nieruchomość po prostu, po prostu sprzedać. No i on nas polecił, odezwaliśmy się i zrobiliśmy z tą panią transakcję. Także te casey, jakby możliwości z po prostu taki networking, działania z ludźmi wokół rynku, naprawdę może wygenerować wam dużo, 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 dużo dobrego. Kolejny sposób, to jest, ja to tak nazwałem, bycie wodzirejem osiedlowym. Co to oznacza? Idziecie na jakąś nieruchomość i spotykacie ludzi w windzie, przed klatką, gdzieś tam na osiedlu, na ławce. No i to jakby człowiek, który pracuje jakby w sprzedaży, szuka okazji, to musi być osoba, która rozmawia ze wszystkimi, bo nigdy tak naprawdę nie wiadomo, gdzie te okazje czyhają. I przy okazji, jak już gdzieś jesteście, to y, rozmawiać po prostu z ludźmi z osiedla. Często to są ludzie, którzy tam mieszkają, znają to dużo osób, czy też sami mogą sprzedawać. I naprawdę jak ktoś jakby szuka okazji, to spotyka takich ludzi, którzy jakby od po nitce do kłębka mogło was doprowadzić do kogoś, kto sprzedaje nieruchomości. Ja już nieraz tak miałem, jak jechałem gdzieś jakby window na jakąś nieruchomość, rozmawiałem jakby z kimś, kto jechał wtedy ze mną, no i już nieraz nie generowało mi to kontakt do jakiejś osoby, która też sprzedawała w tym samym bloku nieruchomość, no bo to często jakby ludzie ze sobą rozmawiają, gdzieś tam po kościach, Oczywiście to może być różne i nazwijmy to jakości, też lit. No nie wiadomo, czy to okazja, czy, czy po prostu ktoś sprzedaje, ale w ten sposób też można znaleźć nieruchomość, której nie ma jeszcze na rynku i którą, no skoro jej nie ma na rynku, to jest jakaś szansa, że można ją kupić taniej. Także bycie takim wodzirejem osiedlowym, rozdawanie wszędzie swojego numeru, wizytówki, uśmiechanie się do ludzi ja też często jak widzę jakaś pani się tam zmaga z zakupami pomóc jej, pogadać podziękować, wspomnieć że też jakby, jakby pani kogoś znała kto szuka, kto sprzedaje to też jakby będziemy, będziecie wdzięczni za kontakt także bycie takim bycie w po prostu w terenie całym sobą tak? i zaczepianie ludzi z serdecznością to jakby zawsze w długim okresie daje rezultaty Kolejnym sposobem są ogłoszenia fizyczne. Ogłoszenia fizyczne, ja to tak nazywam. To są ogłoszenia typu jakiejś zrywki, jakieś karteczki, gdzieś tam przyklejone, gdzieś na słupie, gdzieś na klatce. Tego typu, nazwijmy to, marketing jeszcze istnieje, jeszcze funkcjonuje. I często ludzie, którzy nie chcą z jakichś tam powodów wystawiać nieruchomości do internetu, swoich zdjęć, jak to wygląda, to albo po prostu no nie wiedzą do końca, jak to robić, to w ten sposób też sprzedają swoje nieruchomości. I też w drugą stronę, jak szukacie nieruchomości, są, są popularne też takie karteczki do skrzynek, tam kupię mieszkanie, czy też zrywki. To w ten sposób ludzie, którzy też jeszcze jakby nie uruchomili swojego tam marketingu w internecie, mogą wcześniej zadzwonić na takie ogłoszenie do Was i skontaktować się w sprawie sprzedaży. To też generuje możliwość jakby wyjęcia nieruchomości jeszcze przed rynkiem, przed Waszą konkurencją bycie pierwszym czy drugim czy trzecim czyli bycie dużo szybciej niż rynek. Czyli bycie w odpowiednim czasie i w odpowiednim momencie, i jest wtedy spora szansa na kupienie czegoś w okazyjnej cenie. Wymieniłem no, kilka sposobów, technik, z których my korzystamy, mieliśmy z nich sukcesy. Po, po każdym z tych sposobów mieliśmy po co najmniej kilka, kilkanaście okazji kupionych, czy, czy więcej. No, już w sumie mam no, na swoim koncie już mamy ponad. Grubo ponad 100 okazji, jakby realnie już sfinalizowanych, także jakby jest to kawał kawał próby. I teraz jakby w podsumowaniu chcę znaczyć, że to są tylko sposoby, to są narzędzia. Ktoś, kto jakby jeździ samochodem rajdowym, to nie znaczy, że jakby wygra wyścig czy wy, wy, wykorzystuje jego możliwości. I teraz jak sprawić, aby te metody realnie zadziałały i wygenerowały wam okazję, Chciałem chciałbym wymienić takie dwie rzeczy, moim zdaniem kluczowe. Pierwsze to jest nastawienie, to też miałem podcast o tym, że nastawienie, że my idziemy znaleźć okazję, takie nastawienie na sukces. Myślenie o tym, działanie, myślenie, działanie, że to mamy w swojej głowie, że te okazje są, że ja je znajdę, że te okazje do mnie dosłownie przylatują, jak z takim nastawieniem, jakby idziemy na rynek, szukamy, dzwonimy, to dużo większe szanse mamy od tego, którzy są pełni wątpliwości. A być może poszukam, być może coś znajdę, e, może e, e, e. tego typu ludzie raczej szukają i nie znajdują. A ci zdeterminowani, co z energią wchodzą na rynek, zawsze wcześniej czy później coś im się trafia. I taka druga rzecz jest to liczba. Raz, że determinacja nastawienia, dwa to jest liczba. Czyli liczba, jeżeli wy jakby po tygodniu szukania już mówicie, a nie, nie, to nie ma nic, tak? Albo przeznaczacie na to, nie wiem, dwie godziny dziennie, to nic z tego nie będzie, nic z tego może nie być. Bo tak naprawdę z liczb, jeżeli wy, nie wiem, odwiedzicie 100 nieruchomości, odpowiednio oczywiście wyselekcjonowanych, wykwalifikowanych, to jakby to jest dużo większa szansa, że ileś tam okazji z tego jakby będzie. wersus jak liście na trzech. No, potęga jakby matematyka jest jakby jedna. Także ta ilość zmasowanych działań odbija się po prostu no, kto szuka, ten znajdzie, po prostu ktoś, ileś tam nieruchomości, ileś kontaktów jakby już ma wypracowanych, nie wiem czy te, ma te osoby jakby z terenu, czy ma dużo relacji z pośrednikami, to, to po prostu ta liczba generuje mu to, że przyjdzie załóżmy do niego 10 jakichś tam tematów. Z tych 10 tematów 3 okażą się w miarę ciekawe i z tych trzech w miarę ciekawych jedno kupi. Zwykły lejek sprzedażowy. No tutaj nie ma, nie ma żadnej magii. Jeżeli wy liczycie że a, to ja sobie z, jakby zrobię jedną z tych metod, i, i zaraz jakby jakoś, jakoś okazję znajdę, jak będę pracował po godzinę dziennie, to nie, to tak to nie działa. To wynika jakby ze zmasowanych działań. Także gdy połączymy ilość działań plus jakość działań, czyli będziemy odpowiednio kwalifikować, plus dodamy do tego odpowiednie nastawienie, to mamy moim zdaniem sukces gwarantowany. Na koniec, drogi słuchaczu, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, widzisz w tym wartość, chcesz wspomóc, dać nam jakiś fajny, fajny feedback, nieśmiało pisz na podcastmałoptr.com.pl lub komentuj, lajkuj. Za wszystko jesteśmy mega wdzięczni. Albo jak masz jakieś swoje sposoby, chcesz podyskutować, przedyskutować jakieś tematy, również się odżywaj. Także yy, jeszcze w myśl zasady, co ja bym mógł Wam dzisiaj życzyć, Spokoju i radość. Troszkę niecodziennie, może nie biznesowo. Aczkolwiek z tego co ja czuję, to jeżeli jest spokój, jeżeli jest radość, to biznes, okazje, wszystko się wydarza poniekąd samo. I praca przebiega totalnie inaczej. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, cześć!